Panie trenerze, pierwszy tydzień zimowej pracy za nami. Jakby trener ocenił ten wstęp w zimowe przygotowania? No, to w sumie nie jest pierwszy tydzień, bo tak naprawdę to już jest trzeci tydzień przygotowań naszych. Oczywiście pierwsze dwa tygodnie wyglądały inaczej, teraz tydzień kolejny też wygląda zupełnie inaczej. Jest to przede wszystkim już wspólna drużynowa praca. No, ale dobrze wyglądają, a poza tym są bardzo intensywne. Po pierwsze, trenujemy dwa razy dziennie. Trenują piłkarze, bo my czasami cztery razy dziennie, bo często dzielimy na grupy. Oprócz tego, wiadomo, mamy dużo zajęć już takich bardziej teoretycznych, ze względu na to, że też chcemy troszeczkę zmodyfikować tą naszą grę. Mówię troszeczkę, a myślę, że to będzie zupełnie widoczne i ta gra będzie zupełnie inna. Oprócz tego, wiadomo, no, wzmocnienia, transfery, testy poszczególnych zawodników. No, w związku z tym, no, ten tydzień był bardzo dynamiczny, chociaż, bo zapytałeś o tydzień, ale tak naprawdę, no, ja nie miałem urlopu, ja miałem może dwa dni, no nie, troszkę więcej, ten okres świąteczny, kiedy to człowiek parę dni odsapnął, ale tak naprawdę jestem codziennie w klubie i często od samego rana do późnego wieczora. Testowanych zawodników było Dawid Panka i Edinson Furtado. Obu trener podziękował za testy. Tak, bo do każdego były jakieś po prostu pewne wątpliwości, a żeby taki zawodnik przyszedł do nas, ja muszę być w 100% pewny. A jeżeli mam tą niepewność, no to wolę dawać szansę naszym wychowankom. Dwóch nowych zawodników już jest, Rafał Kobryń i Portugalczyk Felipe Oliveira. Coś trener może też więcej o nich powiedzieć, już widząc ich w treningu? O, Rafał Kobryń potwierdza to, co widziałem i od ostatniej gdzieś tam naszej wspólnej pracy, które minęły chyba dwa lata, zrobił bardzo duże postępy. Naprawdę solidnie to wygląda i oby to wyglądało tak dalej. Jeżeli chodzi o Filipę, no to tak naprawdę dzisiaj rozpoczął z nami wspólne treningi. To jest za wcześnie, żeby cokolwiek powiedzieć w tej chwili, w jakiej jest formie i tak dalej. No bo jeżeli chodzi o samego zawodnika, no to dużo ciekawych rzeczy wiemy. Wiemy również, że zdobył ze swoją poprzednią drużyną awans przecież do Ekstraklasy Portugalskiej. Tam po tym awansie też jakieś zmiany były właścicielskie. On później odszedł do innego klubu, tam poziom chyba niżej wtedy, tak, gdzie był taką, powiedzmy, trochę gwiazdą drużyny. No jest na pewno to zawodnik przede wszystkim o ciekawych walorach fizycznych i przy tym jego, że tak powiem, wzroście, no, dysponujący naprawdę fajną techniką. Bardzo dobra lewa noga, dobry strzał z dystansu, też dobre stałe fragmenty gry wykonywane tą lewą nogą, także myślę, że bardzo ciekawy transfer, który uważam, że świetnie się obroni, ale liczę na to, że ta adaptacja Filipa przejdzie szybciej niż chociażby Hugo, tak? Bo Hugo tak naprawdę teraz dopiero, tak jak widzieliśmy, zresztą też widzieliście w ostatniej grze wewnętrznej, no, pokazywał swoje umiejętności i to na wysokim poziomie i naprawdę pokazywał też dobrą dyspozycję fizyczną, a to jednak czasu trochę minęło do tego, żeby od momentu, kiedy, to znaczy do tego, żeby potwierdził to, co my widzieliśmy w tym zawodniku, ściągając go tutaj, tak? Mam nadzieję, że Filipe, chociażby z racji też większego może doświadczenia, szybciej zaadoptuje się w naszym zespole, bo to będzie naprawdę duże wzmocnienie naszej drużyny, przede wszystkim tej siły ofensywnej. I co najważniejsze, to nie jest to ostatnie wzmocnienie naszego zespołu. I to dobrze, bo no, dzięki takim ruchom po prostu mamy więcej możliwości i też zespół jest w stanie stwarzać większe zagrożenie w bramce przeciwnika, to czego u nas niestety brakowało.
Jak będzie ten najbliższy tydzień wyglądał? No bo aura zimowa w tym roku wyjątkowo, korona trenuje na swoich obiektach, czy to no jednak nie komplikuje trochę tych planów, że ta pogoda... No zawsze trochę to skomplikuje, no ale generalnie no... Okej, w ogóle jest bardzo dobrze, że my w końcu jako klub, to trzeba podkreślić, mamy w końcu mamy swojego, że tak powiem, właściciela, który się nami opiekuje. My w końcu wiemy, kto, że tak powiem, jest naszym właścicielem. Miastu bardzo zależy, panu prezydentowi, na tym, żeby klub dobrze funkcjonował. Radni mega są zaangażowani w to, co się dzieje w klubie i bardzo, bardzo chcą tutaj pomagać. Kibice też wiemy, że i słyszymy i czytamy no, każdą jakąś informację, sprawdzają po kilkadziesiąt razy, chociażby ze względu na to, że już się nauczyli ślepo nie ufać pewnym obietnicom i bardzo dobrze. I są czujni, żeby nic dziwnego się z naszym tutaj klubem nie działo. Bardzo fajnie. Mamy bardzo mocnego sponsora, który bardzo mocno się zaangażował i prezes Dulnik praktycznie codziennie jakby na bieżąco jest w sprawach klubu, zresztą jest przewodniczącym Rady Nadzorczej. Fajnie to wszystko zaczyna wyglądać. Oczywiście potrzeba też na to wszystko czasu, żeby to zaczęło też przynosić wymierne efekty, żeby te zmiany zaczęły być takie już namacalne, ale to, co tak naprawdę się dzieje tu w klubie i te wszystkie zmiany, które się toczą, no nie zawsze kibic o tym wie, ale naprawdę dużo się dzieje, dużo idzie do przodu. Sama osoba pana prokurenta Jabłońskiego też, który obecnie piastuje tu funkcję, tak jak już mówiłem, prokurenta. No, też no, wszystko to jest układane na nowo. Wiele rzeczy jest gdzieś tam na nowo budowanych. No, to wszystko potrzebuje trochę czasu, żeby to gdzieś tam nagle kibic mógł powiedzieć wow, fajnie się dzieje i tak dalej. A z drugiej strony no, też widzę, że tak jak już powiedziałem wcześniej, każde ruchy, które gdzieś tam wykonujemy, nie do końca każdy kibic odczytuje od razu za te pozytywne, ze względu na to, że no, nauczeni jesteśmy wszyscy tym, co niestety wydarzyło się i w którym miejscu korona się znalazła i dobrze wiemy, że dużym wysiłkiem, dużą energią musiało się wiele ludzi wykazać, żeby w ogóle korona wystartowała w pierwszej lidze i żeby w ogóle ten klub istniał. I to jest ważne i to tak jak ja widzę to z tej perspektywy, w której byłem, w której jestem teraz, to wiem ile to pracy wszystkich kosztowało i ja widzę to, co się dzieje, ale jestem tutaj na co dzień. No, kibic nie zawsze, ale muszą też w pewnym sensie zaufać. Ja nie mówię, żeby nam ufali, żeby tu temu, co się dzieje w tej chwili, ufali tak, jak ślepo było ufane właścicielom niemieckim, no ale też, żeby troszeczkę inne spojrzenie na to było, bo czasami to mam wrażenie, że taka moda trochę nastąpiła, że kto mocniej gdzieś tam się zaśmieje, czy głośniej krzyknie przeciwko klubowi, to tak jakby to było bardziej popularne. A to nie o to chodzi, bo my tak naprawdę uderzamy w naszą tutaj tożsamość i w siebie w samych. Po części, tak? No, no i to nie jest dobre. My musimy odwracać to wszystko, odwracać tą tendencję i wszyscy musimy pracować na to, żeby korona w końcu łączyła, a nie ciągle dzieliła, bo to takie mam odnoszę wrażenie. Ja nie wiem, ja nie jestem stąd, ale czuję się kielczaninem, w pewnym sensie czuję się częścią tego klubu, no i pewne rzeczy czasami są dla mnie niezrozumiałe, no ale nic, no, pozostaje tylko pracować. Ciężko pracować, odzyskiwać zaufanie naszego klubu do naszych kibiców, czy odwrotnie, kibiców do klubu. No i tyle. No, no. Ale ja trochę się rozciągnąłem, a pytanie było bardzo konkretne. Pytanie było konkretne stricte o przygotowania, jak ten przyszły tydzień będzie wyglądał. No i teraz tak, i to jest to, co jest ważne. Mamy to nasze boisko Kusocińskiego podgrzewane.
I naprawdę Mosyl robi wszystko, żeby to wyglądało jak najlepiej. Oczywiście Mosyl nie jest w stanie stanąć z parasolkami i chronić nas przed śniegiem. I jak ten śnieg spadnie, no to czasami gdzieś te treningi są przesuwane, przekładane. Często to się dzieje bardzo płynnie i ta godzina, nie wiem, treningu może być przesunięta, może być coś jeszcze innego. No ale wspieramy się bardzo mocno, nawzajem jest duże zrozumienie i to, co jest najważniejsze i to, co kiedyś mnie bardzo urzekło w Koronie, to to, że widzę, że wszyscy zaczynają pracować na dobro tego klubu. A tylko wtedy można coś pozytywnego osiągnąć. Wcześniej mnie to tutaj bardzo pozytywnie zaskoczyło i to mnie zauroczyło, jak byłem za pierwszym razem w klubie, że tu wszyscy, którzy byli przy klubie, robili wszystko dla dobra klubu. I widzę, że zaczyna powoli znowu to wracać i bardzo dobrze i powinniśmy wszyscy iść za tym przykładem. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.